odcinek studiów fotograficznych. Dzisiejszy temat to akcesoria fotograficzne. Odcinek aparatów i obiektywów jest już za nami. Dzisiaj zajmiemy się dodatkowymi akcesoriami fotograficznymi, przydatnymi i praktycznymi przede wszystkim. Powiemy sobie w nim m.in. o torbach, futerałach, lampach błyskowych, lampach światła ciągłego, statywach, zestawach do czyszczenia, filtrach fotograficznych i różnych innych drobiazgach, w które warto bądź należy zainwestować. Jeżeli chodzi o akcesoria, najpierw może omówimy sobie wszelkie torby, plecaki, futerały, pokrowce, które są przydatne przy przechowywaniu oraz transportowaniu sprzętu fotograficznego. Przy przechowywaniu sprzętu fotograficznego najważniejsze jest jego bezpieczeństwo. Dlatego dzisiaj postaram się pokrótce omówić Wam wszelkie pokrowce przydatne do przechowywania tego sprzętu, adekwatnie do jego bezpieczeństwa. Zaczniemy od futerałów. Futerały mogą być miękkie, czyli takie, czy są bezpieczne dla sprzętu fotograficznego? Nie bardzo, ponieważ przy uderzeniach czy obiektywem nie chronią żadnej ze ścianek. Lepszą alternatywą jest futerał taki, który ma usztywniane ścianki od góry oraz od dołu. Dlatego też nasz obiektyw ma, jego szkiełko jest chronione specjalnym otworem i miękką pianką w środku, gdzie sobie idealnie dopasowujemy obiektyw i przechowujemy. Jeśli chodzi o sprzęty większe, oczywiście dla lampy również mamy specjalne pokrowce. Jeśli chodzi o większe pokrowce na aparaty, tutaj mamy do wyboru albo torby fotograficzne, albo plecaki. Jeśli chodzi o torby fotograficzne, mamy oczywiście mniejsze modele. Są poręczne, jednak bardziej chyba na wycieczki. Ponieważ przechowując w nich, możemy zmieścić do środka jedynie sam aparat wraz z obiektywem. Żadna lampa, nic innego się nie zmieści, kieszonka na kartę, ok. Żadna lampa, żadne dodatkowe obiektywy nie wchodzą w grę. Większe torby fotograficzne, może być to coś takiego. W nich już mamy poszczególne kieszonki. W nich mamy już więcej miejsca na poszczególne nasze rzeczy, m.in. na aparat, lampa bądź obiektyw. Jeśli chodzi o wygodę, są fajne dlatego, że możemy je, jeżeli ktoś jest zwolennikiem noszenia sprzętu fotograficznego na ramieniu, to taka torba naramienna jak najbardziej jest fajnym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o przechowywanie sprzętu dla fotografów posiadających już takie swoje dość rozbudowane zaplecze, to taki plecak również jest bardzo fajną sprawą, dlatego że mamy poszczególne, mamy tutaj bardzo dużo miejsca, mamy bardzo dużo kieszonek, możemy je sobie dowolnie przekładać, zmniejszać, powiększać w zależności od tego, co chcemy do środka wsadzić. Miejsce na karty, dodatkowe rzeczy, które możemy tutaj wrzucić oraz z przodu kieszonka z również bardzo fajnym rozmieszczeniem. Spakowanym plecakiem możemy już ruszać na naszą akcję fotograficzną. Zarówno przed, jak i po użyciu sprzętu fotograficznego należy zatroszczyć się o jego czystość. Dlatego też przydatne akcesoria do czyszczenia to m.in. patyczki, wiadomo, ściereczka z mikrofibry do czyszczenia, usuwania kurzu oraz jest taki fajny w sprayu preparat do czyszczenia obiektywów oraz wyświetlaczy. Ekranach nie rysuje, a świetnie nam usunie wszelkie brudki. Bardzo fajnym elementem wyposażenia są osłony przeciwsłoneczne. Mam tutaj do pokazania Wam na przykład taką osłonę przeciwsłoneczną typu tulipan. Bardzo fajnie sprawdzają się one zarówno w plenerze, jak i w pomieszczeniach, w których mamy światło padające nam z różnych stron. Wtedy ona mocowana z przedniej strony obiektywu chroni nam obiektyw przed niepotrzebnymi refleksami. Jeśli osłony przeciwsłoneczne, to idąc dalej, lampy.
Mamy do wyboru lampy błyskowe bądź lampy światła ciągłego. Do pokazania Wam mam różne rodzaje lamp błyskowych oraz lampy światła ciągłego, które również tutaj mamy. Jeśli chodzi o lampy błyskowe, przy jej zakupie na co należy zwrócić uwagę? Przede wszystkim na to, by były wyposażone w fotocelę. Lampy wyposażone w fotocele pozwalają nam na synchronizację z innymi lampami i wtedy możemy korzystać z kilku lamp jednocześnie i uzyskiwać bardzo ciekawe efekty. Kolejną ważną rzeczą, na którą przy zakupie lampy warto zwrócić uwagę, to między innymi to, czy jej głowica jest obracana i o ile stopni. Bo tak naprawdę możemy sobie tym regulować kąt padania światła podczas robienia zdjęcia. Przy tych mniejszych lampach niestety kąt regulowania jest bardzo malutki albo wręcz praktycznie niemożliwy. Dodatkiem przy lampach z wyższej półki jest również taki wbudowany dyfuzor i płyta odbijająca nam światło, które również bardzo się przydają, ponieważ ograniczają kąt padania światła i ukierunkowują je na obiekt przez nas oświetlany. Do lamp błyskowych możemy również dokupić sobie wszelkiego rodzaju softbox. Softbox jest to doskonałe narzędzie do modyfikacji światła błyskowego, jak i ciągłego. Skutecznie rozprasza i zmiękcza światło, sprawiając, iż nie rozlewa się ono po całym pomieszczeniu, tylko jest ukierunkowane w daną stronę, w którą akurat chcemy doświetlić. Kupując softbox, należy zwrócić uwagę na to, ile żarówek możemy wkręcić do gniazda oraz konstrukcję jego wykonania, ponieważ niektóre softboxy są bardzo słabe jakościowo, a co za tym idzie, rozwalają nam się te wszystkie metalowe pręty. Także warto zainwestować w naprawdę porządny softbox, który będzie nam służył przez lata. Zamiast softboxów, fajną alternatywą i zapewne dużo tańszą, są parasolki. Do wyboru mamy dwa rodzaje parasolek, między innymi takie czarne, z powierzchnią białą bądź srebrną od środka, która pozwala nam na bardzo fajne odbicie światła, oraz białą, która nam bardzo fajnie zmiękcza światło. Jeśli chodzi o główne akcesoria do aparatów, chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o tym, że jeśli mamy ładowarki do aparatów, to nie mamy z tym problemu, ponieważ ładowarki są od razu konkretnie przypisane do poszczególnych modeli aparatów. Jednak ważnym szczegółem jest zakup ładowarki do baterii, akumulatorków, paluszków. Chodzi tutaj o to, by zwrócić uwagę na to, by posiadała ona wyświetlacz, który pokazuje nam ilość naładowanej baterii. Kupując ładowarkę, warto również poczytać na internecie opinie na temat tego, czy po podłączeniu do niej baterii ładowarka nam najpierw rozładuje tę baterię, a dopiero później naładuje, czy od razu po podłączeniu bez wciśnięcia guzika refresh mamy możliwość doładowywania baterii. Jednym z podstawowych i niezbędnych narzędzi fotografa jest blenda fotograficzna. Służy ona do odbijania i modyfikowania barwy odbijanego światła. Można ją wykorzystywać zarówno w studiu, jak i w plenerze. Posiada ona różne rodzaje powierzchni. Płaszczyzna biała służy do rozproszenia światła. Bardzo fajnie nadaje się do likwidowania cieni pod oczami. Płaszczyzna złota ociepla nam kolory. Płaszczyzna czarna pogłębia nam cienie. Płaszczyzna srebrna odbija światło lampy, pozwalając na wydobycie kontrastów. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka Studiów Fotograficznych. Plastyczne te. Zrób za to. Nogę wystaw, nogę wystaw. Jeszcze. What?
dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka Studiów Fotograficznych.